Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Nie będzie podatku od łupków. Prezydent podpisał ustawę. Taki tytuł nosi artykuł w serwisie Money.pl, ale podobne znajdują się również w innych źródłach. Generalnie wszyscy informują mniej więcej o tym samym. PiS zdecydował się skasować wprowadzony około 5 lat temu podatek od łupków, czyli to. Coś, co miało zrobić z Polski gazowe Eldorado. Tam metodą szczelinowania miało być z tych łupków wydobywane paliwo gazowe, które następnie miałoby służyć Polsce, a także mieliśmy to sprzedawać za granicę i bodajże około 40% zysków z tego miało brać państwo i miało być super. Mieliśmy się stać takim Kuwejtem Europy Środkowej, ale się nie staniemy, ponieważ pan prezydent zdecydował się tą ustawę podpisać, że po prostu tego, tego um, podatku nie będzie. I teraz tak, część komentatorów po prostu no, zostawia ten temat. W tym sensie, no, podpisał to podpisał, na penisa drążyć temat, inni się zastanawiają, Pokiego grzyba. Przecież to jest bez sensu. Przecież i tak tych łupków nie będziemy eksploatować. I tak się okazało, że ta technologia jest nieskuteczna, za droga złoże są e, do życi. W związku z tym i tak nikt tych łupków nie będzie eksploatował, nie będzie eksploatowany ten gaz łupkowy. W związku z tym. I tak przecież ten podatek pozostanie no, tylko teoretyczny. No bo skoro nie zaistnieje ani jedna sytuacja, y, która wymaga opodatkowania, no to tego podatku i tak nikt nie zapłaci. Po cholerę y, marnować czas i pieniądze podatników na y, robienie całej legislacji, która ma na celu wywalić z polskiego systemu prawnego podatek, który i tak byłby. No, no, martwy, tak? Przecież mamy całą masę durnych przepisów, e, które obowiązują, które szkodzą ludziom, e, przez które tracimy pieniądze, czas, przez które niektórzy czasem mogą nawet do więzienia trafić, bo znajdują się takie durne przepisy karne, nie w kodeksie karnym, i ludzie nie wiedzą, że one tam się znajdują i sobie nie znają sprawy, bo na przykład z tego, że oglądając film na jakimś serwisie streamingowym, nie do końca legalnym, to nie popełniają przestępstwa, ale robiąc to samo w ten sposób, że ściągają sobie film z torrentów na dysk, o to już tak, i potem są tak zwane copyright trollingi, ludzie mają bardzo poważne problemy, można by to wszystko ujednolicić, wrzucić do kodeksu karnego, ułatwić, nie ma czasu. A jest czas na, na jakby usuwanie z polskiego systemu prawnego podatku, który i tak nie miałby zastosowania. Czemu więc? Żaden komentator na to nie wpadł, a dla mnie sprawa jest po prostu oczywista. Wystarczy dodać 2 do dwóch. I wystarczy sobie przypomnieć to, co ja mówiłem, chociażby we vlogu z 24 listopada 2019 roku pod tytułem USA żąda polskich surowców i nie chce płacić podatków. Zaczyna wam się to wszystko zgrywać? Czym są łupki? Nośnikiem gazu. Czym jest gaz? Surowcem. Czego chcą Amerykanie? Polskich surowców. Czego nie chcą? Płacić podatków. Co właśnie zrobił pan prezydent? Sprawił, że nie będą płacić podatków. Proste? No, moim zdaniem proste, jak cep, którego rzekomo używał pan premier Morawiecki, jak był mały, tylko że w czasach, gdy on był mały, to już nie używano cepów. Tak, moi kochani, moim zdaniem. To jest moje zdanie, moja opinia. Ja nie twierdzę, że tak będzie na, na 100%, ale takie mam przeczucie. I nie jest to przeczucie jasnowidza, tylko to jest przeczucie człowieka, który. No ma już pewną wiedzę, trochę już widział, jak ten świat działa, ma pewne informacje i umie dodawać do siebie wiem, różne klocki, czy jak to inny woli, łączyć kropki kreskami. Jestem przekonany, że w tej chwili. Stan opisywany nam jest taki, że łupki to jest coś zupełnie nietrafionego, z tych łupków nic nie będzie. W związku z tym, ponieważ trzeba uporządkować system prawny, no to wy wywalamy ten podatek, bo i tak nikt tych łupków nie będzie u nas eksploatował. Za jakiś czas. Możliwe, że bardzo krótki, zapewne gdzieś na granicy wiosny i lata. Wydaje mi się, że po tych dużych ćwiczeniach wojskowych Anaconda, na które Amerykanie chyba 20 czy 40 tysięcy sztuk swoich żołnierzy przyszło mi bardzo dużo sprzętu. Gdzieś tak, gdzieś tak, zaraz po tym moim zdaniem się okaże, że a jednak jakaś amerykańska firma czy tam koncern międzynarodowy, dziwnym trafem o korzeniach amerykańskich i płacący podatki w Stanach i tam w ogóle przez Amerykanów zarządzający, stwierdzi: A może jednak spróbujemy te łupki tutaj eksploatować? W sumie. Dlaczego by nie? Przecież cała infrastruktura już jest do tego, żeby Polska mogła być hubem przerzutowym do sprzedaży gazu amerykańskiego na Europę, prawda? No tam się wprost mówi, że my możemy sobie sprzedawać gaz, który kupujemy od amerykanów tankowcami. One przypływają sobie do tego petro Portu, to się, czy gazoportu, ga, gazoportu, petro to benzyna, gazoportu w Świnoujściu, tam są przepompowywane i potem nam się mówi, możecie tym handlować na całą Europę i buduje się tak zwane konektory albo interkonektory. Nigdy nie pamiętam, który jest który. W każdym razie pozwala to. Handlować tym gazem nie tylko na rynek wewnętrzny, czyli do Polski, ale również sprzedawać to Niemcom, Francuzom, Włochom, Ukraińcom. Tylko ci ostatni podobno kiepski klient, bo nie płaci, ale, ale sprzedawać można, prawda? Tak podobno, tak, tak słyszałem, tak, tak w informacjach w mediach są, nie wiem czy potwierdzone. No i teraz proszę bardzo, jakby tutaj w Polsce pojawił się surowiec. No to ten cały handel byłby dużo, dużo lepszy, prawda? Po co przewozić ten gaz ze Stanów Zjednoczonych tymi tankowcami gazowymi? Bo to kosztuje. Taki gaz trzeba skroplić, potem taki gaz trzeba załadować. Rozumiem, że jakoś przelać w jest skroplony, czy tam przypompować na ten tankowiec, gazowiec potem trzeba tym przepłynąć, to trwa, to kosztuje, potem trzeba go tutaj rozprężyć, tak rozumiem, znowu zgazyfikować z tej pozycji ciekłej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kosztuje. A tak, proszę bardzo, surowiec tutaj z Polski i wiecie, jaki ten surowiec miałby dla Amerykanów cechy w kontekście tego, że nie musieliby płacić podatków za niego? to no byłby praktycznie darmowy, Tak! Oraz bardzo łatwo dostępny. Idealny, nie? Bo ktoś powie, Krzysiek, ale przecież to tak nie jest. Przecież te łupki znajdują się na terenach Polaków. Na ziemi Polaków są te łupki. W związku z tym, to my Polacy, jak, jak państwo nie chce podatków, to pies z tym, że pa, państwo nie chce podatków. Nie chce, to niech nie bierze. Ja tego tak nie nie rozumuje, no bo państwo bardzo mocno nas łupi podatkami, prawda? W związku z tym mogłoby na przykład złupić amerykański koncert zamiast na przykład biednych ludzi, których jest w Polsce coś koło dwóch milionów, którzy, których nie stać na jedzenie, bo żyją poniżej progu skrajnego ubóstwa. To jest już tak zwane takie ubóstwo, które prowadzi do degradacji to zarówno fizycznej, jak i psychicznej po prostu z biedy, bo ludzie nie mają co jeść. No to, a tacy ludzie, jak pracują, to też płacą podatki, ale lipa nie, bo w Polsce kwota wolna od podatku jest jakaś żałośnie niska, tam między 3 a 6 tysięcy, zależy ile zarabiasz, nie? Natomiast moim zdaniem powinna być 12 razy kwota minimalna, tyle ile jest minimalnie do zapłacenia i tyle ile jest płaca minimalna, to razy 12 powinna być kwota wolna od podatku. Ktoś, kto zarabia płacę minimalną, nie powinien w ogóle płacić podatków, a jak ktoś zarabia płaca minimalną plus 200 zł, to powinien zapłacić tylko tych 200 zł. Ale wracajmy, tak? Także ja już się nie zgadzam, żeby ktoś tam e, amerykańskich firm nie opodatkowywał za wykorzystywanie polskich kopalin, ale pragnę od razu tak zdementować, że to nie jest tak, że te kopaliny w ziemi należą do Polaków, e, czyli do obywateli, do ludzi i że w związku z tym te amerykańskie koncerny będą musiały je... Kupić od Polaków jakiegoś Kowalskiego, Woźniaka, nie wiem, Kwiatkowskiego, Dąbrowskiego, czy tam Zawiślaka, nie? No nie, bo ty nie jesteś właścicielem ziemi, co do której tobie się wydaje, że jesteś jej właścicielem. Ty jesteś właścicielem, uwaga, tak zwanej warstwy ornej. Nie pamiętam już dokładnie sprawa rolnego. Uczyłem się go bardzo dawno temu, kilkanaście lat i ono też jest dość często zmieniane. Na przykład ostatnio tak zrobiono, że kościoły, gminy wyznaniowe mogą kupować ziemię jak tylko chcą, a zwykły Polak nie może kupić. I to ostatnio z tym PSL-owcem nawet żeśmy fajnie o tym gadali z tym rzecznikiem PSL-u. To niestety mało ludzi to obejrzało, bo pewni propagandziści od razu zakrzyczeli nie gadaj z PSLowcem nie gadaj z PSLowcem akurat tutaj dobrze gadał że coś jest nie tak że na przykład gmina Wyznaniowa Żydowska może sobie kupić pół województwa jak ma a kościół katolicki też może sobie kupić pół województwa jak ma Ko ten kościół latającego potwora spaghetti też by mógł sobie kupić jak ma gdyby był zarejestrowanym kościołem w Polsce ale nie jest chyba, więc nie może ale takich kościołów jest odgromać tam gmin wyznaniowych. Natomiast zwykły człowiek, który stwierdził: "A kurczę, pierdziele, zarobiłem już tyle forsy, nie chcę już pracować w mieście. Um, kupię sobie 50 hektarów albo 20 hektarów i będę sobie żył jako rolnik." Nie możesz kupić. Nie możesz, nie możesz. Są takie obostrzenia, że nie możesz kupić. I co? Ktoś tam będzie sobie kościoły stawiał na pół województwa. Co, co 100 metrów? Może, nie ma problemu. Kościół może mieć Pola nie ma problemu. Polak nie może mieć. Ciekawe to, bardzo ciekawe, nie? Także słuchajcie swoją drogą obejrzyjcie sobie ten vlog. E, właśnie jestem tym, tym PSL-owcem, to jest młody chłopak, naprawdę mówił jak jest. No, wiecie, ja, ja nie zachęcam do głosowania na tą partię. No, natomiast tutaj akurat dobrze mówił. Także, ale wracając, ty Polaku, nie jesteś właścicielem Ziemi. W Stanach Zjednoczonych, z tego co kojarzę z, pra z, z prawa amerykańskiego, jesteś właścicielem ziemi. Mówi się, że jesteś właścicielem wszystkiego, co znajduje się na Twojej działce i pod Twoją działką, aż do środka ziemi. My, natomiast Polacy, jesteśmy właścicielami tak zwanej warstwy ornej, która nie pamiętam ile, ale to jest kilkadziesiąt centymetrów, chyba do metra czy dwóch. I dupa. Do takich dochodzi według polskiego prawa, co jest skandalem, sytuacji, że rolnik wychodzi z tak zwanym wykrywaczem metali na swoją, swoją własną ziemię i tym wykrywaczem metali przeszukuje swoje własne pole i jak tam znajdzie na przykład monetę, która ma ileś tam lat, to pójdzie za to siedzieć, że to zrobił, rozumiecie? Za to, że przeszukał swoje własne pole i znalazł coś na swoim własnym polu. Bo to nie jest Twoje, rolniku, czy inny posiadaczu ziemi. To należy do państwa. Chore? Oczywiście, że chore. E, przy okazji, tutaj chciałbym. Właśnie, słuchajcie, chyba jakiś czas temu trzeba będzie zrobić na ten temat oddzielny vlog, bo rzeczywiście w Polsce jest takie chore prawo, że za szukanie, w ogóle za samo szukanie z wykrywaczem metali rzeczy w ziemi, można mieć bardzo poważne problemy, a mnie się osobiście wydaje, że na przykład taki rolnik mógłby chcieć, zupełnie jakby abstrahując od szukania jakichś rzeczy wartościowych na swoim polu, ale mógłby na przykład mieć taką sytuację, że nie wiem, ktoś mu tam gruz wywalił i w tym gruzie były elementy metalowe. I ten gruz mu się jakby przeniesał z tą ziemią, i on biega sobie z tym wykrywaczem i stara się wykryć te elementy metalowe, żeby wyciągnąć ten gruz. Bo wiadomo, że taka ziemia przemieszana z gruzem, to kiepska jest, bo tam można i pług sobie rozwalić, nie? W sensie to chyba lemierz się nazywa ta część od pługa i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc, więc sami wiecie, rozumiecie, tak? A tutaj, proszę bardzo, trafisz na monetę i gdzieś siedzieć. Także, reasumując, polski gaz nie należy do Polaków. Polski gaz należy do Polski jako kraju. To, że to jest takie pozostałość prawa komunistycznego, że to jest wszystko takie uwspólnione i w ogóle, i w ogóle. Praktyka jest taka, że jak w Stanach Zjednoczonych znajdą ropę, na przykład ropę naftową na twojej ziemi, to jesteś bogaty. Ale jak znajdą ropę naftową teoretycznie, albo gaz na Twojej ziemi, to masz problemy. Ponieważ zaczną Ci po tej ziemi jeździć, zaczną Ci na tej ziemi budować różne, um, różne instalacje, i lepsza, lepsza opcja jest taka, że Ci zapłacą za tą ziemię i wynocha, ale to jest i tak zła opcja, tylko mniej zła, bo zwykle zapłacą Ci tyle, że będziesz miał problem potem kupić sobie coś podobnej jakości gdzie indziej. Poza tym nie wiadomo jak z przepisami, no bo pamiętaj, no nie jesteś gminą wyznaniową ani kościołem. A jak ci zabiorą ziemię, to już przestaniesz być rolnikiem. O kurde. Poza tym żeby kupić ziemię, to trzeba mieć ile ziemi na terenie danej gminy. O cholera. Czyli do miasta, do miasta. Takie 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 pochronione po, po, po rzeczy, nie? No ale nawet gdyby ale nawet pomijając, powiedzmy, że nie wiem, zrobią jakąś specustawę, czy tam wyjątek dla Ciebie, że możesz sobie gdzieś kupić, to jeszcze nie znam nikogo w Polsce, kto byłby zadowolony z ceny wywłaszczeniowej. To jest w ogóle kolejny paradoks, kolejna chora rzecz, jak na przykład w Stanach, dlaczego porównuję Stany, bo jestem przekonany, że te Amerykanie będą ten polski gap wykorzystywać, nie płacąc podatków. W Stanach Zjednoczonych, jak na przykład przez Twoją ziemię ma przebiegać droga, Albo jak na westernach się dowiadywali, którędy ma kolej iść i wykupywali specjalnie ziemię, którą potem odkupywała kolej. Dlaczego oni to robili? Bo kasiora za to dobra była. Bo on odkupił na przykład ziemię za akr po dolarze, a potem sprzedał kolei na przykład po 3 dolary. Pamiętajcie, to dawno było, nie? Ceny z kosmosu są. W sensie takie wymyśliłem je, chodzi o to, że 3 razy drożej. A do tego jeszcze jak miał działki przy kolei, no to super. W Polsce... W Polsce, jak ma iść przez Twoją ziemię droga, to ty płaczesz jak cholera. Bo ziemia była warta, powiedzmy, 50 tysięcy z hektara, no to ci zapłacą 30 tysięcy. W dodatku nie zapłacą ci za cały kawałek, tylko powiedzmy, masz takie pole, powiedzmy, 8 hektarowe, i przez środek ci droga zapierdziela. Na przykład autostrada, po której nie może sobie jeździć w poprzek, nie? No i zostawią ci mniej niż 4 hektary po jednej stronie, mniej niż hektary po drugiej stronie. I na przykład, bo musisz jeździć tam naokoło do tego jednego z tych pól, co ci zostawią, będziesz miał na przykład dwie godziny drogi. W zasadzie ci życie zmarnowali. Tak działa w Polsce. E, no, także mimo tego, że ci z tym gazem, mimo tego, że e, mimo tego, że y, stracisz na tym, jak ci zrobią wykup interwencyjny ziemi, czy tam. Nieinterwencyjny to się chyba nazywa tylko na jakieś potrzeby i tak, dalej, i tak dalej. W każdym razie zabiorą ci tą ziemię za odszkodowaniem, to to jest i tak lepsza opcja, bo mogą ci zrobić taki numer, że zaczną ci jeździć po tej twojej ziemi, a zapłacą ci tylko za taki mały fragmencik, na którym będą stały ich, ich instalacje. A to, że potem gucio z tym zrobisz Panie! Przecież jesteś właścicielem tylko warstwy ornej. Dzisiaj, na przykład, ludzie mają takie problemy z energetyką, że mają na swoich terenach na przykład sieć wysokiego napięcia, przez co tak średnio potem można tam coś budować pod tą siecią, a przynajmniej się nie powinno, bo ten elektromagnetyzm to za dobrze nie wpływa. Mówiąc już o innych typu rzeczach, ale nie, spoko. Zapłacą ci tylko za ten fragment, co słup stoi, a, a to, co jest pod, pod, pod przewodami, to nie. Także, moi kochani, to jest, jeśli... Yy, I teraz tak, co taka firma musi, dosta, musi zrobić, żeby móc zabierać z polskiej ziemi polskie złoża? Musi dostać licencję. Tą licencję dostaje od państwa. Za tą licencję zwykle trzeba płacić, ale można na przykład uznać, że w imię dobrych stosunków, przyjaźni, firma, sojusznika nie musi płacić. Można tak zrobić. Czy jest to prawdopodobne? Kochani moi, a czy jest prawdopodobne, że. Jakiś suwerenny kraj wpuści na swój teren wiceprezydenta innego kraju i ten wiceprezydent innego kraju ogłosi, że ten rzekomo suwerenny kraj wycofuje się z podatku? Czy można wymyślić sobie, czy jest, można sobie wymyślić sytuację, w której o tym, że kraj wprowadza podatek lub wycofuje się z podatku, ogłasza nie ktoś z rządu, czy nie ktoś z parlamentu, czy nie prezydent, tylko prezydent obcego kraju? No, mi się wydaje, że bardziej prawdopodobne jest, że będzie taka licencja za darmo, niż to, że ktoś pozwoli tak sobie napluć w twarz. A zdaje się, że tak było, nie? Jakoś tak w okolicy, e, e, znaczy nie w okolicy, tylko w czasie wizyty pana wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w, w Polsce ostatnio, nie? Były przecież też takie inne sytuacje, że Amerykanie ogłosili na arenie międzynarodowej, że Polska zrobi dla nich imprezkę antyiracką. Nie pamiętam, jak, jak oni to formalnie nazwali. A, e, przepraszam, nie iracką, tylko irańską. Um, ale to był ten szczyt, na którym nam Polakom w mordę, twierdząc na przykład, że e, my jesteśmy winni niemieckiej zbrodni. A potem zostawiono nas z dwumilionowym rachunkiem za tą całą imprezkę. Także nie takie rzeczy w Polsce się działy. Także ja te licencję jestem przekonany, że jako gest dobrej woli może zostać wydana. No i co potem? No i gucio potem. Gdyby nie było tak, że mm, wycofują się z podatku z łupków, to by było bodajże 40% 40% yy, tak, 40% byśmy musieli wartości tego, tego gazu dostać, lub 40% wydobytego gazu. A tak nie musimy dostać nic. Polak nie dostanie nic. A nie miał zniszczone życie. Polska będzie nam się wmawiać, że dostaniemy miejsca pracy. Mimo wszystko wydaje mi się, że te najlepiej opłacane miejsca pracy zostaną obsadzone przez ludzi, którzy przyjadą z zagranicy. Czy ci ludzie będą płacić w Polsce podatki? Nie, sądzę, że nie. Czyli Polska gówno będzie z tego miała. No, może poza takimi rzeczami, jak na przykład gaz w kranie bo za czasów jak, tak, ale nie w takim kranie, to, to do kuchenki masz gazowej, tylko w takim kranie, co ta woda powinna płynąć, bo obejrzyjcie sobie w internecie jest pełno filmików ze Stanów Zjednoczonych z czasów jak technologia łupkowa była wdrażana właśnie w Ameryce i tam ludzie pokazywali takie rzeczy, że odkręca gaz, e, przepraszam, odkręca kurek z wodą w kuchni, przykłada do tego, do wylotu e, tej wody zapalniczkę i bach, to się pali. Ach, zdaje się, że to jest chyba niebezpieczne, bo jak się tam nazbiera, to wybucha. Także także super. Ja może przeczytam Wam ten artykuł na many.pl, żeby nie było, że ja sobie to wszystko zmyśliłem i tak. Już sądzę, że już jest trochę za późno w tym sensie, że pisowcy, pisowcy wy, wyznawcy, nie mylić z wyborcami. Do wyborców nic nie mam, tylko nie lubię ludzi zapatrzonych, którzy. Um, uważają, że jak ideologia przeczy faktom, to tym gorzej dla faktów, ale właśnie, ale dlatego takich wyznawców tak średnio lubię, no i, i trolle, także wyznawcy i trolle pewnie już mnie tam zaminusowały, powiedziały, że jestem ruska onuca i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, no ale dla, dla reszty, żebyście wiedzieli chociażby, że z nimi dyskutować. Nie będzie podatku od łupków, prezydent podpisał ustawę, niepodpisany artykuł na many.pl, link w opisie. Miało być gazowe Eldorado i gigantyczne wpływy do budżetu państwa z wydobycia węglowodorów. Jednak jak się okazało, Polska nie jest łupkową potęgą, więc podat podatku nie ma od czego pobierać. Prezydent właśnie podpisał ustawę, która go znosi. No to jest kompletnie bez sensu. No, no, skoro nie ma czego pobierać, to po cholerę znosi ten podatek. To jest trochę tak, jakbyś na przykład, nie wiem, wprowadził dziecku karę za nie wiem, za walenie kijem w blat stołu. I mówisz dziecku tak, za każdym razem jak będziesz walić kijem w blat stołu, to ja ci wstrzymuję kieszonkowe. No i dziecko przestało walić kijem w blat stołu. Czyli kara spełniła swoje zadanie, to po cholerę ją znosić, nie ma sensu. No to, bo jak powiesz, dobra, to ty już nie walisz kijem w Black Stołu, w związku z tym nie ma już kary za walenie kijem w Black Stołu, to co się pewnie stanie? No, by nic, nie? Ale możliwe, że proceder wrzuci. Tak samo tutaj. Nie ma podatku od łupków. To bardzo prawdopodobne, że nie tak się okaże, że te łupki warto wydobywać. O ustawę o specjalnym podatku węglowodanowym Sejm uchwalił 5 lat temu. To było za Platformy Obywatelską. Nie to, żebym Platformę jakoś kochał, no ale to akurat nie było głupie. Chodziło o zbudowanie systemu opodatkowania ropy i gazów wydobywanych. Po 1 stycznia 2020 roku państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej wysokości około 40%, czyli 40% dla nas. To i tak chyba nie dużo. Miały się na nią składać specjalny podatek węglowodanowy, którego stawka miała wynosić od, 10, od 0 do 25%. Oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin. Okazało się jednak, że wydobycie gazu łupkowego się nie rozwinęło, a podstawowym źródłem tego surowca wciąż są konwencjonalne złoża. Po latach wiemy już, że złoża łupkowe w naszym kraju nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. Przepisy dotyczące uchylenia specjalnego podatku węglowodorowego mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wygląda więc na to, że ustaw że stanie się to uwaga e A on to już podpisał jakiś czas temu, więc to jest 1 grudnia. Andrzej Duda właśnie podpisał ustawę, o czym we wtorek poinformowała Kancelaria Prezydenta. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli chcesz, żeby ten vlog dotarł do jak największej liczby osób, to proszę ciebie o lajka, komentarz oraz udostępnienie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!